Tak jak duch się poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Tak jak duch się poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Tak jak duch się poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Ruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Stąd dziś, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Panie, wypełniasz to miejsce.
Duchu Święty, przychodzimy dzisiaj, by uwielbiać Jezusa, by uwielbiać serca Ojca, by uwielbiać Ciebie. Powracamy z misji ewangelizacyjnej i widzieliśmy wiele cudów, wiele znaków i Panie, to wszystko jest z Twojej ręki, z Twojego boskiego serca. Tego prosimy, Duchu Święty, o Twojego Ducha, o Twoje serce. Ty, Panie, poruszaj nas, przemienij nas, Panie. I bracie i siostro, zachęcam Cię do takiej wielkiej modlitwy wdzięczności dzisiaj. Ucieszyć się z tego, co masz, z tego roku, który był rokiem pełnej pracy dla uczniów, dla studentów, dla rodziców, którzy tak bardzo walczyli o swoje dzieci, dla dziadków, którzy się martwili o swoje rodziny. Naprawdę dostaliśmy dużo dobra w tym roku. I to wszystko jest z serca Ojca. Dlatego mam dla Ciebie takie doświadczenie, które może być wymagające, jeżeli chodzi o mamy różne osobowości. Wyobraź sobie, że serce Ojca jest pełne Ducha Świętego. Serce Boga Ojca jest pełne Ducha Świętego. I normalnie jest tak, że On udziela tego Ducha Świętego Kościołowi, wszystkim, którzy wzywają Ducha Świętego. A dzisiaj na początku tej modlitwy pomyśl sobie, skoro jestem dzisiaj i wzywam Ducha Świętego, to jestem w sercu Ojca. Tu i teraz już jestem w sercu Ojca. Nie wiem, jakie myśli Ci przychodzą teraz, gdy myślisz, że jestem w sercu Boga Ojca, w sercu pełnym Ducha Świętego. I teraz Twoim zadaniem, bracie i siostro, będzie to, żeby ten Duch Święty nie był na zewnątrz, w tym sercu Ojca, na zewnątrz Ciebie, ale przyjmuj Go teraz, na początku tej modlitwy. I ten Duch Święty przenika tą granicę ja. Wyobraź sobie, jesteś w sercu Ojca pełnym Ducha Świętego. Na nowo wypełnij me serce. Poczuj się dobrze w sercu Ojca. Prośmy Ducha Świętego. Duchu Święty, ja nie tylko chcę być gdzieś wewnątrz, ale chcę, żebyś Ty był wewnątrz. Żebyśmy byli jedno, Duchu Święty. Ty jesteś dobrym Ojcem, Boże. Ja nie chcę mieć jakiejś relacji na odległość z Tobą. Chcę być blisko. Przyjdź, Duchu Święty. Zachęcam Cię, wzywaj Cię. Wzywaj jeszcze mocniej. Jeszcze intensywniej. Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Na nowo przyjdź, Duchu Święty. Już pierwsza fala emocji przeszła, to już minęło, a teraz już siedzimy koło siebie. Jesteśmy razem. Pomyśl sobie, gdy przychodzą goście, to wiecie, pierwszy moment emocji jest, o fajnie, że wpadli i nagle robi się czerstwo, bo trzeba z nimi pogadać. Tak samo jest z Duchem Świętym. Pierwsze emocje już minęły, a teraz już jest. I teraz jeszcze raz. Wzywaj, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, na nowo. Spocznij na nas, pragniemy Cię.
Ciebie, Maryjo, która tak pięknie dopełniasz ojcowskie serca Boga swoją macierzyńską miłością. Prowadź nas przez to spotkanie z Jezusem. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Teraz Amen. Moi drodzy, witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ci z Was, którzy nie byli Eucharystii, to jesteśmy Lubelską Szkołą Ewangelizacji Miriam. Super, żeście wpadli, będziemy się razem modlić. I za nami jest piękny rok pracy. Słuchajcie, objechaliśmy diecezję wzdłuż i wszerz. I co się okazało, zapaliło się serce do ewangelizacji. Jest taki fragment w Słowie Bożym, kiedy apostołowie wracają z ewangelizacji. Wiecie wszyscy, cuda, znaki, wiecie, demony wychodzą z ludzi, ale git malina, po prostu szał, fajnie. I co im mówi Jezus? Ekstra. Ale nie z tego się cieszcie. Cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Właśnie. A co to jest niebo? To jest serce Ojca. I wiecie co? To jest fantastyczne w Kościele właśnie. Poczucie tego, że się ma aparat z tapelcami. To jest fantastyczne w ewangelizacji, moi drodzy, że robisz tą rzecz, tą robotę, o której marzy Ojciec. Ja mam takie doświadczenie relacji z moim tatą, który już odszedł do Pana, ale mieliśmy bardzo mało punktów wspólnych, dlatego że on był złotą rączką. Kiedyś mi pokazał, robili w szkole zawodowej sygnety ze śrub z tych nakrętek. Wiecie, i pokazywał mi, jak jako mały chłopak wkładałem palec. O, ale sztos. Wiecie, normalnie prawdziwy sygnet ze zwykłej nakrętki. Myślę, Boże kochany, i to trzeba mieć fantazji, z umiejętności, wszystkiego innego, żeby z nakrętki zrobić sygnet. I to ładne. Potem, co mnie jeszcze z nim nie łączyło? To, że on się musiał często golić. Miał taką maszynkę, jako dziecko tak sobie otwierałem szufladę i tam była taka maszynka, tak sobie, wiecie, bez prądu jeździłem, jak tata to, prawda. I do dzisiaj to nie bardzo mam brodę. Ale próbowałem jako dziecko, już też nie, mała różnica. Więc moi drodzy, wiecie, to jest trochę tak, że być może nasz ojciec wzywał do różnych zajęć, których nie byliśmy najlepsi. Możesz pomyśleć teraz, w czym mistrzem świata jest twój tata. Możesz pomyśleć teraz, gdzie jest królem dżungli. Może jest królem zarządzania domem. Albo jest mistrzem milczenia.
Jak się go coś pytasz, to nikt nic nie mówi. Albo z drugiej strony może z królem dowcipów, duszą towarzystwa i wygrywa w karty na wszystkich imprezach. Albo jest przebijający Krzysztofa Hołowczyca i jest mistrzem kierowania. Albo nawet może twój tata ma taką specjalną zdolność, że potrafi coś zrobić, żeby zgasła taka brzydka, czerwona diodka na konsoli rozdzielczej, która sprawia, że nie można jechać już. I dzwonisz do taty, tato, takie się pali, ratunku. I on umie. Może ma tak. A może jest tak, moi drodzy, że miał jakąś pasę, której nie wiesz do dzisiaj. I w sumie, jak się dziewię dzisiaj pytam, to nie wiesz, co twój tata lubi, jakie miał marzenia, pragnienia. I w sumie się nie znacie. I to jest też pewna praca z tatą swoim na ziemi. Ja bardzo się cieszę, że gdy mój tata umierał, to była taka sytuacja, że wiecie, to jest takie radykalne momenty, że to są takie, wiecie, że no chce się wszystko powiedzieć, a my tam się śmiali po prostu. Leżał sobie w szpitalu, tam miał kłopoty z oddychaniem, to coś dzieje, tam się śmiali. I tata mówi, oj, przestań, bo nie mogę już. Bo mieliśmy przegadane wszystko. Naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, życzę wam z całego serca takiej relacji, że masz wszystko przegadane, że serce ojca jest znane, wiesz, co lubi twój tata. Na przykład było tak, że bycie księdzem ma swoje minusy, oprócz tego, że jest plus taki, że nie musisz się martwić, żeby pójść do kościoła na mszę, bo tam, gdzie jesteś, jest msza. To jest duży plus. Na wakacjach, słuchajcie, panowie, jak macie wątpliwości, czy do seminarium iść, warto. Warto, warto. Naprawdę nie trzeba szukać kościołów, jest super. To jest fantastyczne na wakacjach. Ale oprócz tego też jest tak, że księża się często przeprowadzają. I ja potrafię obsłużyć wiertarkę, potrafię dyble wybrać, wszystko, tam korki, to. Ale wiedziałem, że mój tata zawsze lubi te rzeczy, więc mówię, tata, słuchaj, trzeba przyjechać tutaj, będziemy wiercić. Albo kupimy jakąś szafkę i przecież no co kłopot szafkę skręcić. Ja mówię, tata, chodź, skręcamy szafkę. Bo wiedziałem, że on to lubi. I też wiem, że Ojciec Niebieski lubi ewangelizację. On się cieszy, że ewangelizujemy. Wiecie, że jeden brat czy siostra sprowadza rodzeństwo do domu, bo są dzieciaki, czasami mają kłopoty różne, co nie? Coś się złego wydarzyło w domu i ktoś z domu uciekł. I ty, ej, mordo, co się stało? Wracaj, rodzice się martwią. I tam, wiesz, tam coś tam gada. Dobra. Gdzie jesteś, idę po ciebie. Bo czasami jest tak, że łatwiej jest zadzwonić do brata czy siostry, do kolegi czy koleżanki, żeby cię sprowadzili do domu, bo ci się wstydzisz, że cię tam zniszczą, że będzie kara. Bywa tak? Mieliście jakiś przypał? Zdarzyło się? Albo z komendy trzeba cię zgarnąć gdzieś tam, bo jakiś przypał się narobiło? No to już, nikt tak nie miał. Dobrze. Tak jest z ewangelizacją. Wiecie, sprowadzamy do domu. Wróć do domu. Wróć do rodziców. Wróć do ojca. W domu czeka cię miłość. I teraz wiecie, myk jest taki, że ci, którzy tak mieli w domu, no to okej. Ale ci z was, którzy się bali wrócić, że mi trudno, ja tak miałem często, że ja byłem dzieckiem przypału po prostu. Ogólnie było tak, że wracałem do domu cały w błocie. Mama mówi, jak ty to robisz, że jesteś cały w błocie, jak od tygodnia deszcz nie padał. Gdzieś ty to znalazł. Miałem prywatny zeszyt uwag na każdym poziomie edukacji. Nauczycieli mówi, że nic ze mnie nie będzie i byli blisko prawdy. Bo nie jestem nic, tylko jestem osobą, więc się mylili fundamentalnie. Ale to wiecie, no, ciężkie dziecko. Tak jest, no nie wiem, teraz by mnie zdiagnozowali pewnie coś, tak, jakieś tam ADHD by wjechało czy coś innego, ale mi ciężko. Ja wiedziałem, że będzie przypał, jak wrócę do domu. Ale uwaga, wracasz, bo wiesz, że nie będą się gniewać całe życie. I od tego jest ewangelizacja. Wracaj do domu, chodź tutaj. Opowiem ci swoją historię. Słuchaj, wiem jak to jest, też tak miałem. Albo wiesz co, ja miałem gorzej. I to się nazywa fachowo jak? Świadectwo. Dzielisz się swoją historią, jak ty wróciłeś do domu.
I może były kłopoty, konsekwencje jakieś, trzeba było się z czymś zmierzyć, z jakimś lękiem, z jakimś strachem, a ty wracasz do domu. Chodź tutaj. Tata czeka. Skąd to wiemy? Wiemy to z Bożego Słowa. Pamiętamy taką Ewangelię? Był chłopak, który powiedział swojemu ojcu w dużym skrócie: jak dla mnie, to nie żyjesz. Nie interesujesz mnie. Po prostu, słuchaj, stary, dawaj hajs. Ja idę w świat, ja sobie poradzę, ja nie potrzebuję ciebie, tego domu, należy mi się testament, spadam stąd. Vista Las Vegas i poszedł. I tak było. Niestety jego zdolności ekonomiczne go przerosły. Pogubił się w tym temacie. Więc co zrobisz? Wracamy do domu. Ale z jakim sercem? Sercem takim, że tam nie będzie miłości. Tam nie będzie radości. Może trochę, ale ogólnie będzie siara. Trzeba się nie wstydu najeść. Trzeba będzie popatrzeć temu ojcu w oczy. Trzeba będzie popatrzeć wszystkim w oczy. No, o, widzisz, ona robiłeś. I co on mówi? Ja się roboty nie boję. Doświadczyłem głodu, biedy. Będę pracował. Odrobię to wszystko. I co się okazuje? Co go spotyka? Ojciec. I co mu mówi? Synu, wspaniale, że jesteś. Super. Pięknie, masz tu płaszcz, sygnet, sandały, po prostu już żaden niewolnik. Tutaj, chodź do domu, impreza. Chodźcie, bailando, wróć do domu. Nie wiem, czy to jest zrobił impreza na twoją cześć kiedyś. Impreza niespodziankę, bo wróciłeś. Czy oni wiedzieli, że wrócisz, to nie wiedzieli, że oni będą. Jakby to tak, taka niespodzianka. I teraz, moi drodzy, dla ojca, jaka jest większa radość? Z jednego miśka, który jest poza domem, który gdzieś tam zakodował sobie, że jest niekochany i że nikt go w tym domu nie chce, jest tu niepotrzebny. Rozumiecie? Jak jeden misiek strzai, że ma dom, do którego może wrócić, to tata się cieszy w niebie. Bo nadpisze mu się program, ten, który miał jakiś tam, miał błędy w kodzie. Następuje aktualizacja, przychodzi ewangelizator i mówi: ty, dziczku mój, ty, księżniczko najpiękniejsza na świecie, wracaj do domu. Wracaj do domu. Mówi: nie, no co, do kościoła nie chodziłem 5 lat, bo ten teraz, nie, no co, tutaj spokój. Ja pamiętam taką sytuację woodstockową, kiedy byli tacy młodzi ludzie, z którymi rozmawiałem i oni no, wybrali życie młodych ludzi bez Boga. Możemy sobie tam coś dokleić, mniej więcej pomyślcie, co tam mogło być. No tak to właśnie było. No i co się dzieje? No i wróciliby, ale się boją. Mówię: dobra, dobra, nie róbcie scen, pogadaliśmy trochę, trochę wygłosiłem kerygmatu. Come on, zapraszam do spowiedzi i koniec wygnania. Będzie dobrze. No i rzeczywiście. Przystąpili do spowiedzi. Widzicie, ta dziewczyna siedziała tak na żółwia cały czas, takiego na embriona tak. Za kolana miała ręce zawinięte. I ona w pewnym momencie te ręce puszcza i mówi tak: ja się nie boję. Ja się nie boję. A ja mówię: no to fajnie, że się nie boisz, bardzo miło. Ale co się dzieje? Ona powiedziała: ksiądz nie rozumie. A ten chłopak oczy robi. Ksiądz naprawdę nie rozumie, bo ona, od kiedy się znam, od 3 lat, ma zaburzenia lękowe. Ona jest cały czas na lekach. Ona się non-stop boi. Nawet jak jest ze mną, to się boi. Ona pierwszy raz od 3 lat powiedziała mi, że się nie boi. Kiedy usłyszała, że jest dla niej miejsce w domu, że jest mile widziana w domu, słuchajcie, wolność. Pokój. Nie wiem, jaką masz historię, nie dlaczego tu dzisiaj jesteś, ale chcę ci powiedzieć, że tata cię bardzo kocha. I Dzień Ojca to jest promocja w niebie dzisiaj. Jak myślisz, że cię w niebie nie chcą, to uwaga, tu jest palec i tu się można o to puknąć. Puk, 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 puk.
Nie wiem, kto ci to wkręcił, ale tego nie ma w Piśmie Świętym. Jesteś mile widziany w niebie. I cokolwiek by się nie wydarzyło, to zawsze możesz wrócić. Zawsze. I dzisiaj będzie na ołtarzu Jezus. I słuchaj, jakiej byś historii nie miał, to Jezus cały przypał wziął na siebie. Całe te problemy, całą karę, która negatywne konsekwencje tego wszystkiego, co się złego wydarzyło w twoim życiu, Jezus to bierze na siebie dzisiaj. A jeżeli ciebie w domu skrzywdzono, że uciekłeś, to Jezus mówi, też byłem z tobą w tym momencie i cierpiałem razem z tobą. I jestem tutaj na ołtarzu. I tego może być pewny. Masz otwartą drogę do domu. Tam cię nie spotka przemoc, nie spotka cię zło, bo ja już wszystko przygotowałem. Macie przygotowane mieszkanie w niebie, mówi Jezus. Amen? Słuchaj, to jest piękna myśl. Masz M1 w niebie. Bez kredytu. Ui. Młode małżeństwo właśnie bardzo się ucieszyły, że jest takie zjawisko. Już niedługo, znaczy narzeczeństwo, przepraszam. Już palcem dotknąć. Więc słuchajcie, teraz są wszyscy na kredycie, wszyscy się boją, wszyscy, wiecie, drżą, a Bóg ci mówi, masz mieszkanie. Masz mieszkanie. Czeka na ciebie mieszkanie w niebie. Słuchajcie, to dla młodszych to nic nie mówi. Nie wiem, jak to przełożyć na język 20 minus. Nie mam porównania jeszcze, ale będę pracował nad tym. Dla starszych mówię, Bóg ma dla ciebie mieszkanie. I nie będzie, że we frankach, że inflacja, że poduszka, że to, że tamto, że siamto, że wkład własny. Nie. Masz mieszkanie w niebie. Dlaczego? Bo jesteś kochany. Tylko dlatego. Bo masz bogatego Ojca w niebie. Amen? I słuchajcie, z taką informacją zjechaliśmy diecezję. Całą diecezję zjechaliśmy. Po kościołach żeśmy chodzili. Młodzi mówili świadectwa. Staję pod kościołem, rozmawiam z ludźmi. Było wielkie jedno święto ewangelizacji. Piękna sprawa, co nie? I nie ma większej radości niż tej, niż to, że dzieci wracają do domu. I to jest piękne doświadczenie, słuchajcie, moi drodzy. Wspaniałe doświadczenie. I przy okazji nasza serendiskowa rodzinka się powiększyła. Już są dzikie tłumy na każdej ewangelizacji. Cieszymy się, że jest coraz więcej serc, które chcą ewangelizować. I coś nagle okazuje, nie musisz być specjalistą w robieniu sygnetów z nakrętek. Albo może się okazać nagle, że jesteś, tylko tego nie robiłeś nigdy. Więc moi drodzy, odwagi. Być może nie jesteś jeszcze fachowcem w ewangelizacji, ale mam dla ciebie miejsce. Dlatego, że masz znajomych, którzy mają kłopoty z wiarą i uwaga, ja do nich dotrę. Kasia? Kasia może, ale też nie do wszystkich, tak? Nie do wszystkich nie. Nie mówi, że nie. Nie. Cośka? Trochę tak, ale też nie. Okej. Okay. Masz znajomych, do których nie dotrzemy, a oni nie wiedzą, że jest dla nich miejsce w kościele, że jest dla nich miejsce w niebie. Potrzebujemy ciebie. Amen? Tego słuchajcie, moi drodzy, módlmy się dzisiaj cały wieczór mocno, intensywnie, żeby cię Pan zapalił taką miłością, takim doświadczeniem miłości Ojca, że wracasz do swoich bliskich i mów im, słuchajcie, macie mieszkanie w niebie. I to nie przekręt jest. Amen? Amen, moi drodzy. Więc mam nadzieję, że nie pominąłem nikogo dzisiaj. Nikt jest dzisiaj niepominięty. Miał mówić świadectwo, ale nie ma nikogo takiego, prawda? Dzisiaj jest spokój, skupiamy się na Jezusie. Więc, moi drodzy, zachęcam cię całym serduchem. Przylgnij do Pana. Będzie za chwilę na ołtarzu i pomyśl sobie, cokolwiek się nie wydarzyło w twoim życiu, Jezus wziął to na siebie. I uwaga, Ojciec patrzy na ciebie z miłością. Nawet jeżeli ty jeszcze nie poukładałeś sobie wszystkiego, nawet jak jeszcze jesteś pogubiony w tym wszystkim, Ojciec patrzy na ciebie z miłością. Ojciec patrzy na ciebie z miłością. Nie wiem, czy kiedyś powiedziałeś, czy powiedziałaś to sobie. Ojciec patrzy na mnie z miłością.
Jeżeli nie, to już masz materiał na dzisiejszą modlitwę. Zachęcam Cię bardzo. Ojciec, patrz na mnie z miłością. Dzięki Ci, Jezu, że zabrałeś to wszystko, co sprawiało, że miałem kłopoty z Ojcem, ale już nie mam, bo umarłeś i zmartwychwstałeś za mnie. Emmanuel, Bóg pośród nas.
Dzięki Ci, Jezu, że otworzyłeś mi drogę do domu Ojca. Zabarykadowałem ją niepotrzebnymi słowami, zachowaniami, decyzjami. I kiedy nawet o to nie prosiłem, to Ty to wszystko załatwiłeś, Jezu. Poniosłeś ogromny koszt. Oddałeś całego siebie po to, żebym do Ciebie wrócił. I dziękuję Ci dzisiaj, że otworzyłeś mi drogę do Taty w niebie. Że należy mi się kara za moje grzechy, a tej kary nie będzie. Bo Ty tą karę poniosłeś. Dzięki Ci, Jezu. Ty jesteś moim bratem, który został posłany przez Ojca, żeby mnie sprowadzić do domu i udało Ci się. Dzisiaj wracam do domu. Jeżeli już czujesz, że tak bije Twoje serce, to możesz powiedzieć Jezusowi: dzisiaj wracam do domu. Jeżeli czujesz, że to jeszcze nie jest do końca prawda, to patrz na Jezusa, módl się, proś Ducha Świętego, żeby przychodził i przekonywał Cię, że to wszystko jest prawda, bo Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj wracam do domu Ojca. Ty przyszedłeś, Jezu, żebym żył i już się nie bał. Dziękujemy Ci, Jezu, że w tym wszystkim wziąłeś na siebie wszystkie te negatywne konsekwencje mojego buntu, pogubienia się. Wszystko wziąłeś na siebie. Wszystko naprawiłeś, zanim jeszcze wróciłem do domu. I
najpiękniejsze w tym wszystkim, Jezu, jest to, że być może będąc w Kościele całe życie myślałem, że pójść do spowiedzi to jest taki wielki ciężar, taka moja wielka praca, wysiłek. A tymczasem to Ty na krzyżu i przez całe swoje piękne, święte życie wziąłeś na siebie konsekwencje tego wszystkiego, a ja tylko mam powiedzieć prawdę. Tylko powiedzieć, co się wydarzyło, a Ty już wszystko załatwisz. Dzięki za Twoją wielką miłość, Jezu. Wystarczy, że powiem prawdę i wracam do domu i nie spotkają mnie tam żadne reperkusje, ale radość większa niż z 99, którzy nie mieli kłopotów. Święty jest nasz Pan Bóg, cała ziemia śpiewa.
Ksiądz powiedział dziś na początku, możemy i mamy za co być wdzięczni. Alleluja, bądź uwielbiony Panie za to wszystko, za to, że tu jestem, że jestem tak blisko. Alleluja. Żeby w tym wszystkim, w tym alleluja, czyli chwale Boga, powiedzieć sobie, jestem obdarowany. Jestem obdarowany. Jezus za mnie umarł, zmartwychwstał. Dał mi bezpieczną drogę do domu. Wszystko załatwił. Wszystko. Ojciec go posłał, bo mnie kocha i Jezusowi się udało. Dzisiaj jestem tutaj. Gdy śpiewam alleluja, to o to chodzi, żeby serce było wdzięczne, że dziękuję. Dziękuję, że mnie sprowadziłeś do domu. Dziękuję, Jezu, że odkłamałeś obraz Ojca, który miałem w głowie. Dzięki Ci, Jezu, że pokazałeś mi słowem i przykładem, że Ojciec jest dobry. Tego proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i dokończ tego dzieła, tego, które rozpoczął Jezus. Oczyść mój umysł z tego wszystkiego, co było złe, co było grzechem, gdzie nie dałem się Ojcu kochać. Pomyślałem, że jestem niewartościowy, że nie ma co kochać, albo że tyle już złego zrobiłem, że nie da mi się przebaczyć. Albo że nie spełniam oczekiwań. Przyjdź, Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, dokończ tego dzieła uzdrowienia, oczyszczenia mojego serca, mojego obrazu Taty w niebie. Duchu Święty, Ty jesteś miłością w sercu Ojca. Przyjdź miłości teraz do mnie. Przyjdź, Panie, uwielbiam Ciebie w całym tym roku ewangelizacji. Ty dzisiaj przychodzisz do serc Twoich dzieci i oczyszczasz obraz Ojca, ale robiłeś to przez cały ten rok, Jezu. Dziękuję za tą parafię. Dziękuję Ci, Jezu, za parafię świętej Jadwigi.
Dziękuję Ci za parafię Matki Bożej w Świdniku. Bądź uwielbiony, Jezu, w parafii w Niedźwicy Kościelnej. Bądź uwielbiony, Jezu, w parafii w Bychawie, w Krasnym Stawie. Bądź, Jezu, uwielbiony w tym pięknym miejscu, gdzie Maria ma swój tron w Lublinie, w katedrze. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że mogliśmy głosić zbawienie w Tobie, w Lubartowie, w parafii świętej Anny, w parafii w Puławach. Panie, Ty jesteś większy niż wszystkie nasze zabiegi, niż ta muzyka, śpiew. Ty, Panie, to Ty królowałeś w tych wszystkich miejscach i wierzę głęboko, że skoro w tak wielu parafiach dotykałeś serc, tak będzie i dzisiaj. Tego mówimy Ci. Alleluja, Ty jesteś większy, Boże. Ty jesteś święty. Ty jesteś wspaniały. Ty dotykasz serc. Ty jesteś Ojcem, który kocha. Bracie i siostry, odwagi. Pan działa. Tego uwielbiajmy Go razem. Śpiewajmy Mu, że Go uwielbiamy, że oddajemy Mu chwałę, że On jest największy. Często w Kościele właśnie mówimy, Ciebie Boga wysławiamy, bo Ty jesteś wielki, Panie, za cały rok tej ewangelizacji, która już miała miejsce, za jej owoce, za wszystkie osoby, które doświadczyły Twojej miłości i te, które dzisiaj doświadczą Twojej miłości, te, które będą podczas spotkania na grillu, gdy będziemy razem cieszyć się byciem razem jako Kościół, jako wspólnota. Już teraz, Panie, chcemy Ci powiedzieć, Ciebie Boga wysławiam, Ty jesteś wielki, Tobie jest chwała, Panie. Słowie czystej pieśni głosy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo się cieszę z tego, że jesteście tutaj, bo to jest dla nas ważny dzień, ponieważ dzisiaj kończy się pierwsza edycja Silent Disco Tour i tym samym czwarty rok naszych uwielbień Silent Disco. I chciałbym szybko podać takie statystyki z całego roku. Odwiedziliśmy 10 miejsc, w sumie 9, bo tutaj jesteśmy drugi raz. Głosiliśmy na uwielbieniu 24-godzinnym Ja Jestem, tutaj u świętego Józefa, w parafii świętej Jadwigi, w Niedźwicy Kościelnej, w Lubartowie, w Krasnym Stawie, w Katedrze, w Bychawie, w Puławach i znowu tutaj. Przejechaliśmy około 407 kilometrów. W przygotowaniu tych uwielbień brało udział ponad 30 osób. Użyliśmy około 10 samochodów. Wykonaliśmy pieśni uwielbienia ponad 100 razy. Około 16 godzin trwało w sumie uwielbienie w tym roku. Około 18 godzin spędziliśmy na rozkładaniu i składaniu sprzętu. I w tych wszystkich liczbach jest jeszcze jeden. I to jest jeden Jezus, który był cały czas z nami. I teraz, jeżeli tak weźmiecie taki pełny oddech swoim sercem, to poczujecie, jak wielka miłość i moc Boża przychodzi do was. A jeżeli weźmiecie oddech swoim nosem, to poczujecie, że drill już na nas czeka. Dlatego zaraz będziemy tam iść i cieszyć się razem jedzonkiem. Ale zanim, to jeszcze wam powiem, że jesteśmy Lubelską Szkołą Ewangelizacji Miriam i spotykamy się we wtorki o godzinie 19 w Dolnym Kościele, czyli piętro niżej, przez całe wakacje również. Jeżeli masz akurat wolny wieczór we wtorek, to zapraszamy. 5 lipca rozpoczyna się kurs Nowe Życie. Jeżeli chcesz doświadczyć tego, że Bóg cię kocha, że Jezus cię zbawił, zapraszamy serdecznie. Tam z tyłu są ludziki z naszej wspólnoty. Oni wam chętnie powiedzą o tym, jak się zapisać. A zapisać się można przez nasze social media. Jak wejdziecie na Facebooka, na Instagrama, tam jest link do zapisów. O ten. Można wyjąć telefon, zeskanować ten kod, odniesie was do naszej stronki. Jest też kurs Emaus. Jeżeli byłeś na kursie Nowe Życie, zapraszamy na kurs Emaus o tym, jak pogłębić swoją relację ze Słowem. I cóż, mamy nadzieję, że wracamy po wakacjach z tymi uwielbieniami. Tak, z jeszcze większą mocą. Mamy dla was petardę, ale jeszcze rozeznajemy, co Pan Bóg chce, więc powiem wam, że będzie grubo, ale to zobaczycie po wakacjach. I moi drodzy, podczas modlitwy także pojawiło się taki piękny obraz. Jeżeli to jest obraz też do ciebie, to Pan Bóg mówi do twojego serduszka, ty wiesz najlepiej. Pan Bóg dzisiaj chce przychodzić do ciebie, droga córeczko, z takim wielkim misiem i powiedzieć ci, że ma dla ciebie jeszcze więcej niż tego misia. Więc jeżeli to porusza twoje serce, to trzeba się cieszyć. Takie proroctwo dzisiaj było. Modliliśmy się krótko i sprawnie, więc jedno wystarczy. A teraz, moi drodzy, zapraszamy na grillka. Jak chcesz się dołączyć do zrzuty na tą wspaniałą kiełbaskę, to można tam do puszki przy wejściu rzucić naszym miśkom. Zawsze jest milej, jak nie jesteś na minusie, to chyba takie fajne doświadczenie. Ale jeżeli nie masz dzisiaj takiego wsparcia, to kiełbasa jest fre. Znaczy, nie fre od kalorii, ale fre w ogóle, tak. No to co, widzimy się, wychodzimy tędy naokoło, w lewo i jesteście już na miejscu z tyłu kościoła. Zapraszamy serdecznie każdego i wszystkich.